Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu. Witam Cię w kolejnym odcinku z FC24 Polska versus. No słuchajcie, po ostatnich trzech dwubramkowych wygranych, a przede wszystkim po ostatnim meczu ze Szkocją, który był naprawdę emocjonujący, mam nadzieję, że ten z Irlandią Północną będzie równie dobry, choć jest to drużyna słabsza, więc nie wymagam zbyt wiele od nich, choć bardzo wiele od nas. Bo jak wiemy, polska reprezentacja ze słabszymi najczęściej przegrywa, więc skład na ten mecz wybrał oczywiście Daro, tak jak na ostatnich kilka meczy. Jeśli chodzi o formację, jest to formacja 3-5-2. Jeśli chodzi o sam skład, Daro zaproponował Szczęsny, Kiwior, Peda lub Bednarek, Kędziora, Grosicki, Zieliński, Szymański, Ślisz, Kesz, Buksa i Świderski. Oczywiście Kesza nie ma, więc musieliśmy wprowadzić lekką zmianę. Także na napaści gra Świderski z Buksą, na SPO gra Szymański, Sebastian. Jeśli chodzi o pomoc dalszą, czyli lewa pomoc Grosicki, środek pola to jest Slisz i Zieliński i prawa pomoc Zalewski za Kesza. Jeśli chodzi o obronę, no to Kiwior, Bednarek, Peda. Tutaj w zasadzie ustawienie takie samo jak w meczu ze Szkocją, jeśli dobrze pamiętam tą obronę. No i na bramce oczywiście Wojtek Szczęsny. Na ławce zrobiłem małe roszady, bo ostatnio był dobór przypadkowy. Teraz mamy Drewnianowskiego, Szymańskiego drugiego, czyli Śpedeka naszego, Frankowski, Milik, Piotrowski, Wieteska i Kędziora. Choć w sumie Kędziorę bym zmienił z Bochniewiczem. Z Bochniewiczem ma lepsze staty troszeczkę. I tak sobie to zostawmy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, co z tego wyniknie. Zastanawiam się, czy coś jeszcze mamy tu zmienić, ale chyba nie. Tak jest git. Także słuchajcie, lecimy z tym meczem. No 15 wygranych, 11 przegranych mamy w tej całej serii Polska versus. Jezus, że to jest 27 odcinek. To ja nie wierzę nadal. Natomiast zostały, słuchajcie, dwa odcinki przed nami jeszcze. I są to odcinki, jak dobrze pamiętam, z Katarem i z Norwegią, więc jeśli chcecie, żeby wasz skład był na tym meczu z Norwegią lub z Katarem, to wrzućcie w komentarzu, co byście widzieli za skład na ten mecz. I jeśli wam się uda zdążyć przed tym, jak będę nagrywał, a myślę, że wam się uda, no to taki składzik zaproponujecie, ja wrzucę. No i będzie, nie? No i będzie. Będziemy takim grać. Tak jak zresztą robi to Daro od kilku meczy. A tymczasem lećmy, słuchajcie, z tym meczem. Oczywiście klasycznie się porozgrzewam przed, żeby mi ręce zaraz nie odpadły. Nasi też się rozgrzewają, więc ja też się muszę rozgrzewać. No i co? Witamy. Witamy w pierwszej połowie tego meczu z Irlandią Północną i zaczynamy. Zieliński do boku do Zalewskiego. Zalewski od razu próbuje tutaj troszkę kiwką. Ładnie Zalewski. Zalewski jeszcze kiwa bokiem. Bokiem, dobrze. Zalewski będzie wrzucał. Oj, dobra wrzutka, ale Grosicki tam niestety nie dojdzie do tej piłki. Jeszcze Zalewski z Grosickim. Grosicki z Szymańskim, strzał. I Evans przyjmuje to na rękę. I mamy rzut karny w drugiej minucie meczu. Oj, mocne rozpoczęcie, mocne rozpoczęcie. No, dobrze zaczynamy. Dobrze zaczynamy. A tymczasem Świderski versus Faller. Świderski, prawe okno Świder. I mamy! Mamy otwarcie tego meczu! 1-0, słuchajcie! Mamy! No i lecimy teraz z Irlandią Północną. Nie ma to tamto. No to jest mocna końcówka tej serii. Oj, mocna! 3 wygrane z rzędu i szykuje nam się chyba czwarta. No, zobaczymy, co to będzie, słuchajcie. Zobaczymy, co to będzie, a tymczasem od środka boiska znów Irlandia. No, Swail. Podanie do Lewisa. Lewis. Tam Lewis w zasadzie. No, oj, 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 słabe podanie. No i Zalewski przy piłce. Zalewski w kontrataku. Zalewski, przerzutka dobra do Zielińskiego. Zieliński jeszcze do Buksy. Buksa do Świderskiego, a ten traci przez Evansa. Ajajaj. Davis. Davis, no. Tutaj by się przydało coś przejąć. Magnir. Do Dallasa. Dallas do Liverej. No, kurna, panowie. Oj, 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 ależ podanie. No, ale jest tu Peda, dobrze. Dobrze, 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 spokojnie, Patryk. Tak jest, ze spokojem. Z ręką na sercu. No i jest dobrze, kurwa, Zalewski. Jeszcze do Buksy, do boku.
Buksa. Buksa będzie wrzucał. Buksa wrzutka na Grosickiego, ale ten niestety nie dochodzi. Jeszcze Zalewski ze Śliszem. Zablokowany ten strzał i chyba ręką. No nie, no nie. No jak dwa karne na samym początku? No jak? No nie, no to było kolano, a nie ręka. No bez przesady już. Bez przesady. Ale teraz pozwólmy Buksy wykonać. Buksa versus Farel. Buksa, lewe okno. Lewe okno Buksa, Buksa. No i Farel broni, to co jest? Co za kokpik z niego. Oj, oj, oj. Oj, 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 no nie należał się ten rzut karny, więc i nie ma bramki. Na krótko, Szymański z Zielińskim, Zieliński wrzuta, no i... Bednarek z tą główką, mój Boże. Co to miało być? Co to miało być? Pikok od bramki. No, jest tu Kiwior. Do Słajla. Jeszcze... No, chyba ręką przyjęte, tak jest. Dobra, Zieliński. Do tyłu, do Kiwiora. Ten do Zalewskiego. Zalewski petarda z daleka, ale... Zagroził tylko i wyłącznie trybunom. A w zasadzie kibicom na trybunach. No cóż, trudno. Trudno się mówi, żyje się dalej. No i znowu Pikok od bramki. Podanie tutaj jest Bednarek z boku. Dobrze, Bednarek z Zalewskim. Zalewski rozpędza się. Zalewski do Buksy. Buksa ze Świderskim. Świderski strzał, ale Pikok broni to. Ajajaj. No nieładnie, Szymański. Na krótko, z Zielińskim. Zieliński znowu wrzuta, ale znowu nie ma tam nikogo, kto by to zamknął. Jeszcze peda, petarda, ale Pikok broni. Oj, oj, oj. No Irlandia tutaj mocno, mocno ofensywnie odstaje. No jeszcze Zieliński wrzuta tam na Grosickiego. Co to było? Co to było, Grosik? No aż wstyd patrzeć. Jeszcze Washington. Oj, 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 Washington naciera, ale jest Kiwior i dobre odebranie, brawo, brawo Kiwior, brawo. Oj, ale kurwa, niedobre podanie. Odebranie dobre, ale podanie niekoniecznie, jeszcze Kiwior. Dobrze, do Zalewskiego, Zalewski. Zalewski, bokiem boiska, Zalewski, on nie ma za bardzo z kim. No i odegranie beznadziejne, Lewis przyjmuje to. Jeszcze McGinnis z Washingtonem, podanie do Lewerego, ale jest tutaj Wojtek Szczęsny, jeszcze peda głową, jeszcze peda broni to swoją głową. Co tu się dzieje? Ależ dostał w cymbał, a nie w bark dostał. Myślałem, że to w cymbał. Ma na spokojnie, jest wrzuta, ale jest tutaj Świderski, dobrze, dobrze, o to właśnie chodzi. Washington do Dallasa, Dallas strzał z daleka, ale Wojtek broni to, jeszcze Livery, ale Kiwior przejmuje tą piłkę. No i mamy rzut rożny, kolejny zresztą. Jest ofensywa pod naszą bramką, trzeba uważać. Jest wrzutka, ale jest tu też Grosicki. Coś się wydarzyło w tej akcji, to ja nie wiem. Ale na pewno nie możemy tak dawać. Jest wrzuta Davisa, jest Livery, jeszcze Elvis, co tu się dzieje? Co tu się wydarzyło? O co tu chodzi? Jeszcze raz oglądamy tę bramkę. O co tu chodzi? O mój Boże! Naprawdę zrobił co mógł przy tym pierwszym strzale. Dobrze go obronił, ale przy drugim... Co ten Wojtek? Oj, 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 no trudno. No beznadziejne to wybicie wyszło. No i jest jak jest. Tymczasem jeszcze do Zalewskiego. Zalewski tu bokiem boiska. Zalewski próbował je wrzucać, ale Ballard go... Troszeczkę zablokował, jeszcze Zalewski z Zielińskim, Zalewski, oj, nabicie na rękę Ballarda. No i mamy chyba rzut. Tak jest, rzut wolny będzie. No z tej perspektywy będzie chyba ciężko strzelić, ale można spróbować. Szymański, 31 metrów. Trochę za daleko według mnie, żeby strzelić. Ale warto spróbować. Warto spróbować, Szymański. Szymański, strzał po ziemi praktycznie i Pikok nie ma problemu z obroną tego strzału. A szkoda, a szkoda. Dobra sytuacja, no ale no czasami tak bywa po prostu. Davis, Davis. No jeszcze przerzutka tutaj do Lewisa. Lewis, Wojtek to broni, ja cię sunę. Co tu się dzieje? No ciężki ten mecz. Za bardzo się chyba rozluźniliśmy.
Jest tu Wojtek Szczęsny, który to broni. Dobrze, dobrze, na spokojnie, Wojciech, tak jest. Do Kiwiora, Kiwior. On nie ma za bardzo z kim. Kiwior, ależ rozegranie. No i nie dobiegł nam niestety Buksa do tej piłki. A taka dobra sytuacja była. Jakby to tylko wyszło. Jeszcze, Washington. Washington, odegranie do McGinnisa. McGinnis strzela na pustą bramkę praktycznie, bo Wojtek wybiegł bokiem. Mamy 2-1. Oj, oj, oj. No McGinnis drugą bramkę montuje w tym meczu. No trzeba uważać. Trzeba uważać, a jest tu Zalewski jeszcze, który traci piłkę przez Ballarda. No i wychodzi na aut, no i nic z tego. Jeszcze Lewis. Dobrze, Zielinski. Dobrze, Zielu, dobrze, dobrze. Jeszcze odegranie Buksa ze Świderskim, Świderski strzał. I okienko. Co za bramka. Jak to wpadło. Coś pięknego, w końcu Świderski się popisał. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. No i mamy z powrotem remis, moi drodzy. Mamy remis. Jeszcze Washington do Davisa. Davis. Davis. Jeszcze ze Swolim. Swoli, ale tam faulowany był. No i co teraz? McGinnis. I dobrze Kiwior broni to swoimi nogami. Jeszcze Grosicki. Grosicki. Ależ dobra kiwka. Grosicki do Szymańskiego. No, do Świderskiego. Świderski do Buksy. Buksa. O Jezus Maria. O Jezus Maria. Taka sytuacja. I tak zepsuta. Coś niepięknego. Ale jeszcze. Jest tu Bednarek. Washington mocniejszy w tej sytuacji. Oj, oj, oj. Coś za podegranie do Washingtona. No i Peda minął się niestety z nim. Jeszcze Washington, ale jest tu Zieliński. Dobra obrona, tak jest. Do Zalewskiego. Zalewski. Oj kurwa, i wbieg prosto napastnika. Oj, 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 ma geni strzał. Kiwior blokuje to i mamy rzut karny. O nie. Nogę dostał i rzut karny. No szkurwa z tą grą. Washington versus Szczęsny. Wojtek, Wojtek, broń to! Dobrze, Wojtek, coś ty zrobił, jak dobrze! Tak jest, o to właśnie Wojtek chodzi. O to właśnie chodzi w tych karnych, żebyś to zawsze bronił. Wrzuta. Jest jeszcze tu Lawery. Oj, 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 niebezpiecznie, ale jest Ślisz. Tylko on nie ma za bardzo z kim odegrać. Jeszcze do Szymańskiego, Szymański. Szymański, podanie na daleko do Buksy, a przepraszam, do Zielińskiego. Jeszcze Zieliński do boku, do Grosika. Grosik rozpędza się, wrzuca, ale do kogo? Jest tu Szymański, który strzela z daleka, ale Ballard blokuje to ręką i mamy karnego. Co to jest za festiwal karnych w tym meczu? Co to jest za festiwal karnych w tym meczu? I jest i on znów. Świderski versus Peacock. Świderski. Lewe okno, Świder, strzał i mamy prowadzenie w tej ostatniej minucie pierwszej połowy. Tak jest! O to właśnie chodzi. O to właśnie chodzi, Świder. Musisz Buksę nauczyć strzelać. Te karne, coś pięknego, coś pięknego. No i chyba będziemy mieć koniec pierwszej połowy. Nie mamy? A, bo to 37 plus 3. Oj, oj, oj. To jeszcze, ja już się rozluźniłem. Oj, jest Bednarek przy Lewisie, dobrze. Bednarek. Bednarek Zalewskiego kopie w dupę i koniec pierwszej połowy. No ładnie, ładnie to wygląda. Naprawdę solidnie. Ale trzeba tutaj jakieś zmiany dokonać chyba. Ślisz jeszcze daje radę. Bednarek już ciężko widzę. Więc wypadałoby go zamienić na Bochniewicza. I tak się zastanówmy, czy coś jeszcze zmieniamy. Może Milik niech wejdzie za Świderskiego, bo Świder już też delikatnie zmęczony. Później Zielińskiego będzie trzeba zmienić. Może na Szymańskiego, ale najpierw trzeba by było strzelić jeszcze jedną bramkę, zanim wprowadzimy kogoś defensywnego. No bo jednak szkoda by było to stracić. A tymczasem druga połowa meczu. Dallas przy piłce. Dallas, ale dobrze Szymański odbierają. Ślisz do Grosickiego. Grosicki.
Grosicki z Milikiem, Milik do środka, do Buksy, Buksa, jeszcze Buksa, strzel to, oj, 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 coś ty zrobił, Washington i mamy kontratak, ale jest tu Zieliński z Zalewskim, Zalewski, do Zielińskiego, Zieliński jeszcze, do Slisza, Slisz, do Grosika, Grosik strzał z daleka i oj, 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 postraszył gołębie na trybunach. Na spokojnie, Milik podbiega tutaj na blisko, w razie jakby Pikok chciał wykonać, a jednak nie, daleko, ale jest tu Bochniewicz, który odgrywa do Szymańskiego, Szymański, jeszcze do Milika, Milik, Milik, jakiś dribbling by się tu przydał dobry, oj, ale nie tak, to złe podanie, Lawery, oj, dobrze zablokowany, jeszcze Milik głową do Szymańskiego, Szymański do Buksy, Buksa, petarda i mamy 4-2! Mamy to prowadzenie, mocniejsze już, oj, 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 umocnienie, tak jest, o to właśnie chodzi. Uhuhu. No, nieźle idzie, nieźle idzie, moi drodzy, jeszcze Washington, Lawery, Lawery, no tutaj faulowany, jeszcze Charles przy piłce, Dallas, Dallas, oj, przerzutka i jest tutaj Charles, ale jest też Wojciech Szczęsny, dobrze, dobrze. Najważniejsze, że nic z tego nie wyszło. Dobrze, Kiwior. Tak jest, jeszcze z Grosikiem. Grosik do środka, bardziej do Milika. Milik, Milik rozpędza się bokiem boiska. Milik, tylko on musi mieć z kim zagrać za chwilę. Milik, jeszcze do środka, do Szymańskiego. Szymański do Buksy. Buksa strzela na 5-2! Brawo, 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 jeszcze raz brawo. O to chodzi. O to chodzi, panowie. Jak wygrywać, to w takim właśnie stylu. W takim właśnie stylu. Dobrze. Oj, 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 tam trochę faulowany chyba. Ale jest jeszcze Charles przy piłce. Jest Luis. Znowu Charles. Oj, faulowany przez Zielińskiego. I chyba będzie żółta kartka dla Ziela. Zobaczmy. Nic z tego. No, to dobrze w sumie, to dobrze. Dobra reprymenda, podoba mi się. Oby częściej. Ale no niestety, mamy rzut wolny za jakieś 25 metrów, więc trzeba uważać. No i będą chyba strzelać, a jednak nie. Magnir! Co to, jak to wpadło? Dallas strzela prosto w okienko, Wojtek bez szans. Oj, oj, oj. No niebezpiecznie się tu zrobiło, niebezpiecznie. Się chłopaki, kurna, rozpędzili. Ależ ładnie to rozegrali. Ależ ładny strzał. Szansa na gola 0,00. Jak on to wpakował? To ja nie wiem. Zerowe szanse na bramkę. I jeszcze to strzela, nie? Slisz. Rozegranie do boku, do Grosickiego. Grosicki troszeczkę drybluje. No całkiem nieźle mu to wychodzi swoją drogą. Jeszcze Grosik. Grosik. Odegranie do Buksy. Buksa strzela. Nic z tego. Jeszcze dobitka. I mamy bramkę. Mamy 6-3. Dobra, szybka odpowiedź. Szybka odpowiedź na tą bramkę ze strony Irlandii Północnej. Uhuhu. No, no, no. Brawo, brawo. Ależ bardzo ładne rozegranie, muszę przyznać. No, Szymański się tutaj nam popisał. Jeszcze Iwans. No, będą próbować. Ballard do boku. Ależ dobre odegranie Buksa. Przejmuje to Dominika. Milik strzał z daleka. Ale Pikok to obronił. Jeszcze piłka jest na placu gry. Magnir. Magnir, ale no niestety podanie do Iwansa. Iwans. Jeszcze rozegranie z Davisem. Davis do Dallasa. Dallas rozegrywa to do Laveriego. Ale jest tutaj Peda, który niestety też traci piłkę. Oj, jeszcze faulowany. Ale Charles dalej przy piłce. Charles! Jest Wojtek Szczęsny. Jeszcze przy piłce są Irlandczycy, ale od rzutu rożnego zaczniemy sobie to. Oj, 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 no niebezpiecznie się zrobiło. Troszkę za dużo rozluźnienia, ale jest tu Grosik. Dobrze, odegranie. Jest Zalewski. Jest Zalewski, on nie ma z kim i traci piłkę niestety. Ale jest jeszcze Grosik z Magnirem. Grosik, dobrze. Prawidłowo, o to właśnie chodzi. Jest jeszcze Slisz, ale on nie ma z kim. Zagrywa do przodu na dobieg, ale oj! Evans wybiega za boisko i jest wrzut z naszej strony, ale trzeba zrobić jakieś wymianki, więc Zieliński zejdzie sobie za Szymańskiego. Za Szymańskiego wpuścimy lewego. Buksę cofniemy na SPO.
I zamiast Buksy wrzucimy Piotrowskiego. I ostatnia zmiana nam chyba została, więc Frankowski za Zalewskiego. A nie, to już wszystkie. Oj, się rozpędziłem. No trudno, najważniejsze zmiany dokonane. Dryf lewy wchodzi. Dobrze, podanie. Lewandowski. Jeszcze z Milikiem, ale ten nie dociera do tej piłki. A szkoda, bo była dobra szansa na jeszcze jedną bramkę. Oj, się minęli niestety. No jeszcze, panowie, tu trzeba przycisnąć. Tu trzeba przycisnąć, bo jest szansa to odebrać. No Magnir, podanie do Savilla, Savil do Charlesa, no i dobrze Peda, dobrze, w ostatniej chwili można by rzec. Jeszcze Grosik, ale Magnir przejmuje to. Jest Davis z Charlesem, jest Peda znowu ze wślizgiem, ależ on ma mocarne te wślizgi. Slisz z Szymańskim, Szymański z Zalewskim, Zalewski, jeszcze Piotrowski do Lewandowskiego, Lewandowski! Strzela jak w Barcelonie, no i nic z tego niestety. No i nic z tego. Co ma być, to będzie, prawda? No i jest jak jest właśnie, dlatego. Kiwior głową, dobre odegranie, jest tu Milik! Oj, jeszcze Piotrowski! Ale ta piłka nie dochodzi niestety do Milika. Lawery. Łop, odegranie tu do Savilla. Savil! I chyba delikatnie faulowany tam, ale Kiwior dobrze. Dobrze, panowie, o to właśnie chodzi. Troszeczkę czasami trzeba zamieszać w tym kotle. Jeszcze Milik z Lewandowskim. Lewandowski strzał i mamy 7-3! Bezlitośnie. Polska versus Irlandia Północna. No. Dobrze to idzie. Bardzo mocne zakończenie tej serii Polska versus. Naprawdę. No lepszej to sobie chyba nie mogłem wymarzyć. Ale jeszcze Dallas. Oj, niedobrze, Lawery. Jest Peda, który to przejmuje w zasadzie ręką, ale sędzia nie widział na całe szczęście. Jeszcze Milik z Grosickim. Grosicki do Milika. Milik będzie kiwał. Milik zakręcił i bramka 8-3. Co jest? Co tu się dzieje w tym meczu? Co ten Arkadiusz Milik strzela? Oj. Powtórka tej bramki. Myślałem, że będzie ciężko przebić ten mecz ze Szkocją, a widzę, że tutaj mamy nominata do przebitki, choć jest ciężko, nie obawiam, żeby przebić tamten meczyk. A tymczasem jeszcze Dallas, jest przy nim Lewandowski, ale ogrywają go jak Bambika. Jeszcze Dallas, no, Davis, jest tutaj przy nim Piotrowski, dobre odebranie, jeszcze Grosik. Ze Sliszem, Slisz utrzymał się przy tej piłce, Slisz do Milika, Milik, przerzutka do Lewandowskiego, Lewandowski petarda, ale niestety Pico to obronił, a mogło być 9-3, jeszcze Grosik, na krótko rozgrywa to z Milikiem, Milik wrzuca, jest tam lewy, prosto w ręce Picoka, oj, a tak dobrze to rozegrał, jeszcze raz, Grosik na krótko, do Milika, Milik wrzuca, znowu lewy i mamy bramkę, mamy 9-3! Oj, co ten Lewandowski, w końcu coś strzela! Co za zakończenie tego meczu, co tu się dzieje? No Irlandia totalnie bez szans i chyba trafiliśmy dobre ustawienie Polski, tak zauważyłem. Chyba Daro trafił z tym ustawieniem w dziesiątkę. Dobrze, jeszcze, Peda, do boku, do Zalewskiego, Zalewski, do Lewandowskiego, Lewandowski, jeszcze bokiem boiska, Lewandowski, no i traci to przez Lewisa. Lewis, no, próbował Lewandowski jeszcze przejąć tą piłkę, ale nic z tego. Evans do McKina, McKin, do Lawerdzija, Lawerdzi jeszcze, ale jest tu Bochniewicz, dobrze, jeszcze próbują, Zalewski, dobrze, do Slisza, Slisz. Do Zalewskiego. Zalewski próbuje do Milika, ale nic z tego nie wyszło. No, jeszcze. Davis do White'a. White. Do Lawery'ego. Lawery. Jeszcze Charles. No, nieładnie. Jeszcze Savil. Savil! Faulowany tutaj, ale Lawery! Jest Wojtek Szczęsny! I mamy tą obronę. Brawo! Mamy ten mecz! 9-3! Co za seria zwycięstw!
Gratulacje! Wygląda na to, że gra na poziomie klasa światowa nie sprawia ci najmniejszych problemów. Legendarny! A jeszcze 10 meczów temu Gromi mówiłaś, że najlepiej jakbym zawodowcem grał. To się kurwa zastanów. No, nie chcę dokonać zmian. Statystyki. 9 do 5 powinno być, a jest 9 do 3. To jest 9 do 4, przepraszam, powinno być, a jest 9 do 3, więc w zasadzie sprawiedliwe. 82% podań, 63% strzał, no tu słabo, ale driblingi 90%, więc nieźle. Słuchajcie, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. No i oczywiście zostawcie też subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. Zachęcam też do wspierania, przycisk wesprzyj. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć!